Dzień dobry, witam wszystkich widzów codziennika biblijnego 16 listopada 2021 roku. Jak codziennie chcemy i dzisiaj otworzyć się na Boże Słowo. Chcemy wsłuchiwać się w to, co Bóg chce nam przekazać. Chcemy słuchać. I to właśnie o tym mówią nam fragmenty biblijne, które przeznaczone są na dzisiaj w przewodniku biblijnym z Biblią na co dzień. Pierwszy z nich to fragment Księgi Samuela, pierwszej Księgi Samuelowej, 3 rozdział, 9 werset. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. A drugi fragment to Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 14 werset, gdzie możemy przeczytać: przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Drodzy, kiedy staramy się dzieciom uświadomić to, jak ważne jest słuchanie, wsłuchiwanie się i skupienie się, kiedy ktoś coś mówi, coś przekazuje, a one nie bardzo chcą słuchać, to często przywołujemy tę złotą zasadę, że Pan Bóg dał nam dwoje uszu, a jedne usta. I myślę, że ta złota zasada powinna nam niejednokrotnie również w naszym życiu zapalić ostrzegawczą lampkę. Wtedy, kiedy mniej słuchamy, a bardziej skupiamy się na formułowaniu własnych teorii, wizji i je artykułujemy. Wszystko w życiu zaczyna się, albo powinno zaczynać się, od słuchania. W dzieciństwie słuchamy opowieści, historii naszych rodziców, naszych dziadków. Słuchamy bajek, które nam czytają, ale też słuchamy historii biblijnych, które nam opowiadają. Później staramy się wsłuchiwać to, czego uczą nas, co starają nam się przekazać nasi nauczyciele z różnych dziedzin wiedzy. W życiu słuchamy muzyki, która jest też pewną formą ekspresji. Dzięki słuchaniu poznajemy świat, rozwijamy się, doświadczamy tego, co w życiu jest istotne i ważne. Dzięki słuchaniu możemy też wybierać i decydować o tym, co jest dla nas ważne i wartościowe. Każde działanie w życiu człowieka, można powiedzieć, zaczyna się albo powinno zaczynać się od słuchania. I taką też gotowość do działania wyraził Samuel, młody mężczyzna, który został przez Boga powołany do tego, aby iść i ludziom mówić o Bogu. Kiedy usłyszał swoje imię Samuelu, odpowiedział, oczywiście pamiętamy, że za wskazówką Heliego: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Dzięki temu, że Samuel wsłuchał się w słowo Boga, mógł je przekazywać dalej i wielu ludzi mogło usłyszeć o Bogu. Podobnie wsłuchiwała się w słowo o Bogu Lidia, która pod wpływem tego słowa, słuchanego słowa, zmieniła swoje życie. Od czasów Samuela i Lidii wiele się zmieniło. Jest wiele innych możliwości wsłuchiwania się w Boże Słowo. Ale jedno pozostaje niezmienne, mimo upływu czasu. Tym, co jest niezmienne, jest głoszenie Ewangelii, opowiadanie Ewangelii tak, aby ludzie, którzy jej słuchają, którzy usłyszą słowo o Bogu, dochodzili do wiary i byli zafascynowani Bogiem, Jego dobrocią, Jego miłością i Jego zaangażowaniem w życie człowieka. I to jest zadanie Kościoła. To jest zadanie, które Bóg kładzie na serce
i na barki każdego i każdej z nas. Zapraszam Cię do tego, abyś dzisiaj, tak jak zawsze, ale myślę może dzisiaj w szczególny sposób, wypowiedziała czy wypowiedział te słowa, które wypowiedział Samuel. Mów, Panie, do mnie, bo Twój sługa, bo Twa służebnica słucha. Dobrego, błogosławionego, pełnego wsłuchiwania się w Bożą wolę dnia. Tego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem.